Ksiądz January Żelawski. Opowieść o zapomnianym Giedrzwałdzie. Dalsze losy wizjonerek. Justyna Szafryńska. Po rozstaniu dwóch przyjaciółek, siostra miłosierdzia Justyna na pewno przebywała jeszcze w Paryżu do święta Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 1897 roku. W tym dniu skończył się dla niej czas rocznego ślubu zakonnego. Widocznie swego ślubu nie przedłużyła na rok następny, skoro nosiła w sobie zamiar wystąpienia ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, co też wkrótce uczyniła. Jak wyżej wspomniano, członkinie tego zgromadzenia po zakończeniu rocznego ślubu, jeśli go nie przedłużą, mają prawo wystąpienia. Z takiego właśnie prawa po 14 latach pobytu skorzystała nasza wizjonerka Justyna, a uczyniła to w 33 roku swojego życia. Dla nas czytających pojawiło się dręczące pytanie lub pytania. Dlaczego to uczyniła? Z jakiego powodu wystąpiła? Odpowiedź jest wyjątkowo prosta. Nie wiemy. Szukając odpowiedzi na te trudne pytania, posłuszmy się pewną próbą wyjaśnienia tej sprawy, zaczerpniętą z dwóch listów siostry Stanisławy do innej siostry zakonnej Salazar. Będą dni ciemności, jak mówi święty Jan od Krzyża, które Pan dopuszcza, aby wypróbować naszą miłość ku Niemu. Pan Bóg dopuszcza pewne chwile zaciemnienia umysłu ludzkiego, aby tegoż człowieka wypróbować w prawdziwej miłości ku Niemu. Albo fragment z innego listu. Przygotuj się także do walki, bo kiedy nieprzyjaciel widzi nas nieprzygotowanych, atakuje nas i możemy zboczyć z prostych dróg. Musimy włożyć dużo wysiłku, by nie ulec pesymizmowi, zniechęceniu i obojętności. Rozmawiając z ludźmi żyjącymi w świecie, zwłaszcza z tymi, którzy poważnie myślą o doskonałości chrześcijańskiej, można by upewnić się w przekonaniu, jakoby szatani tylko ich atakowali, zapominając o osobach duchownych i zakonnych. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. To przecież szatan aż trzykrotnie kusił samego Jezusa. Owszem, wszyscy ludzie są kuszeni do złego, ale w szczególny sposób osoby duchowne i żyjące w klasztornych murach. Dlatego wszyscy powinni wzywać Bożej pomocy słowami modlitwy Ojcze Nasz i nie wódź nas na pokuszenie. Słowa z listu siostry Stanisławy mogą więc sugerować, że ów pesymizm, zniechęcenie i obojętność w duszy siostry Justyny nie wziął się sam z siebie, ale z namowy złych mocy. Może ta siostra rzeczywiście była nieprzygotowana do tego rodzaju sugestii i walki. Jak było w rzeczywistości, nie wiemy. Ale za to z całą pewnością wiemy, iż przez pełne 16 lat, to jest do roku 1913, wszelki ślad po niej zaginął. Jedynie znamy pewien drobny szczegół. Wyszła za mąż i prawdopodobnie nazywała się Romanowska. W takich okolicznościach do życiorysu Justyny wkracza córka Bilitewskiej, siostra Józefa. W latach 1913-1920 była przełożoną domu zakonnego w Środzie Wielkopolskiej i wówczas utrzymywała kontakt listowny z Justyną Romanowską. Listy z poczty i na pocztę nosiła siostra Helena Nowak, bliska współpracownica przełożonej siostry Józefy Bilitewskiej. Siostra Nowak, nosząc listy na pocztę, oprócz nazwiska, które mogło być podobne lub bardzo podobne, zapamiętała także miejscowość zamieszkania. Gelsenkirche, niecałe 100 kilometrów od granicy z Holandią. Widocznie przełożona Bilitewska opowiadała coś współsiostrom, gdyż siostra Helena wiedziała, iż Justyna bardzo żałowała swego czynu, to jest wystąpienia ze zgromadzenia w Paryżu. Jej żal był tym bardziej wielki, iż życie w małżeństwie także się jej nie ułożyło pomyślnie. Dlatego Justyna żaliła się w listach na swój los, żyjąc w biedzie i nędzy. Z tej racji często prosiła przełożoną Józefę o pomoc materialną, a ta, mając dobre serce, tej pomocy nigdy jej nie odmawiała. Za ową pomoc w utrzymaniu tej, która w Giedrzwałdzie jako pierwsza ujrzała Matkę Bożą, należą się słowa szacunku i uznania.
I tak nadszedł rok 1920. Wówczas dalsze kontakty osobiste tych dwóch koleżanek z Woryt i Nowego Młyna całkowicie się urwały. Justyna miała wtedy 56 lat. Co było dalej? Nic już nie wiemy.